Hej! Więc dzisiaj wracam do vlogów i to tylko dlatego właściwie, bo jestem chora i nie jestem w stanie dla was nagrać żadnego innego filmu, który chciałam nagrać, bo mój głos niestety nie daje rady. Więc w tej chwili próbuję się pomalować i wstawiam kilka nowych zdjęć do mojego portfolio. I dzisiaj idę na uczelnię na jedno spotkanie, później robimy sesję na mojego bloga, a później sesję do mojego końcowego projektu, więc wam wszystko pokażę. Właściwie dosyć taki ekscytujący dzień. Pokażę wam jeszcze jutrzejszą sesję moją. Będzie cały dzień i będą różne stylizacje, więc coś ciekawszego niż dzisiaj. I no, w ogóle jestem chyba chora od 4-5 dni, powinnam naprawdę siedzieć w łóżku, bo no nie jestem w stanie najlepszym, ale no niestety nie mogę odwołać tych moich sesji, bo jest cały zespół. Wczoraj też robiłam sesję, byłam prawie cały dzień na dworze, wiem, że nie jest to dosyć mądre, ale no tak to jest, jak się wszystkim zarządza, nie można powiedzieć jestem chora, to już nie działa. W międzyczasie dodaję zdjęcia do mojej strony portfolio. Nie mam zbyt wielu zdjęć do dodania, bo jakby próbuję nie pokazywać w tej chwili wszystkiego. Jest! Pomalowałam się, więc mogę się do was odwrócić i możecie mnie z tej strony zobaczyć, bo naprawdę kiepsko było. I dzisiaj wyjątkowo mocniej się pomalowałam, to tylko dlatego, że robimy zdjęcia i w ogóle ostatnio mam jakąś taką dziwną obsesję na punkcie różowych powiek. Teraz pora na mój wegański rosół, który właściwie ugotowałam wczoraj. Właśnie specjalnie, żebym sobie mogła dzisiaj na śniadanie zjeść. Wiecie, takie sposoby. Tu jestem spakowana na dzisiejszą sesję. To, co będziemy robić później, jakby w drugiej połowie dnia, to są zdjęcia samych obiektów, które właściwie tak jakby wspominają nam o naszym dzieciństwie, albo właściwie o przyszłości, tak bym tu powiedziała, więc mam dużo książek, farb. Nawet telefon tutaj. Już tutaj mam spakowane właściwie rzeczy, które zabieram ze sobą dzisiaj, bo tak jak mówiłam, mam spotkanie w szkole. Później z Jenny zrobimy moje zdjęcia na bloga, a po tym mamy całe studio, żeby właśnie zrobić te zdjęcia do mojego projektu. Więc mam całą walizkę rzeczy. Tutaj mam nawet moją lampę, zabieram ze sobą. Zobaczymy, czy te kwiaty wytrzymają do końca dnia. Wyruszam na uczelnię, może się bardziej nie rozchoruję. Na tym etapie nie jestem pewna do końca, jak sobie poradzę z tą walizką i torbą. W ogóle wczoraj mogę wam pokazać, co mi się stało z walizką, właśnie jak szłam na sesję, więc nawet nie pod koniec dnia, tylko na samym początku dnia. Otóż tak, ta walizka zgubiła wczoraj kółko i no, i trochę miałam problem, żeby się dostać na tę sesję, a czułam się jeszcze gorzej niż dzisiaj, więc wyobraźcie sobie, co się działo. Już jestem po spotkaniu i zaczęło padać, więc idziemy w tej chwili na dwór zrobić zdjęcia. Okay, where do we go? It's not that bad, actually. Don't film that. No, I didn't film that. Imagine. Oh, that. To jest pierwsze jakby ułożenie tych przedmiotów. Tak wygląda kolejne jakby ułożenie tych moich rzeczy. Wydaje mi się, że już prawie kończymy. Mam jeszcze chyba studio przez godzinę lub dwie, ale chyba już prawie jest koniec, bo nie mam już pomysłów na więcej. Więc no, może dla Jenny jeszcze porobimy jakieś zdjęcia. A więc cały Londyn jest dzisiaj zasypany. I mówię zasypany, bo jak w Londynie spadnie śnieg, to jest nagle tragedia i nikt nie wie, co ze sobą zrobić i nic nie funkcjonuje, żadne pociągi nie działają, więc no, dlatego mówię, że zasypany. A więc słuchajcie, ciekawa sytuacja, jestem tak zadowolona, słuchajcie, dawno nie byłam tak szczęśliwa jak dzisiaj. Miałyśmy robić sesję dzisiaj, pomimo tego, że ja wczoraj chciałam odwołać sesję, bo już od razu się tak źle zapowiadało. Fotografka powiedziała, że nie, bo jej czas jest cenny, ona sobie zarezerwowała ten czas od 12 do 17 i mamy robić sesję. Był problem w ogóle właśnie z makijażystkami, fryzjerkami,
wszyscy mówili, że chcą, ale boją się, że nie będą w stanie dojechać przez to, że pada śnieg. Ale pani fotograf zaczęła się denerwować, że to moja wina, że ja nikogo nie zorganizowałam, ale szczerze, czy to jest moja wina, że pada śnieg i ludzie nie mogą dojechać na sesję? Więc dzisiaj rano ona była nadal przekonana, że robimy to i słuchajcie, się budziłam z bólem głowy. Do tego nie miałam w ogóle głosu, czyli nie mogłam do nikogo zadzwonić i jej o tym mówiłam, że to nie pójdzie dobrze, bo po prostu ja nie czuję się na siłach, żeby się tym wszystkim zająć, szczególnie, że nie mam żadnego asystenta dzisiaj ze sobą. Ale ona nadal mówi, że nie, że on, jej czas jest cenny i nie możemy odwoływać. I naprawdę rozumiem, że czas jest cenny, ale czasami nie można patrzeć na siebie tak jakby w taki egoistyczny sposób. Tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że są inni ludzie, którzy biorą udział w tej sesji. Jedna modelka nie mogła dojechać, po czym fotografka mi powiedziała, że mam znaleźć sposób właściwie, żeby ona dojechała. Po czym mi powiedziałam, że no nie ma jak dojechać, bo pociągi nie działają. Dopiero druga modelka musiała odwołać, żeby fotografka powiedziała, że okej, nie robimy tych zdjęć. Bo dla mnie to trochę szok, bo zacznijmy od tego, że jest minusowa temperatura na dworze, pada śnieg i ja się nie czuję komfortowo jakby stawiając modelki w taką pogodę. Uważam po prostu, że trzeba szanować inne osoby, z którymi się współpracuje. A więc w tej chwili to się dzieje na dworze, chyba nie widzicie, jak bardzo pada, ale oprócz tego, że jest wiatr, to właśnie jest śnieg i no, tak jak mówiłam, kiedy pada śnieg w Londynie, to generalnie jest trochę taka tragedia i nikt nie wie, jak sobie z tym poradzić. Okej, więc przebrałam się w dresy i jestem bardzo zadowolona, bo mogę zostać cały dzień w domu i naprawdę brakowało mi tego. Dzisiaj chyba sobie zrobię po prostu taki dzień przerwy, bo jestem troszkę psychicznie wykończona, trochę za dużo stresu i tej organizacji. Sobie posprzątam, zrobię pranie, wiecie, te rzeczy, na które nigdy się jakby nie ma czasu, kiedy się pracuje, więc zdecydowałam, że na obiad sobie po prostu ugotuję zwykły makaron. I do tego sobie zrobiłam kawałek chleba po prostu z masłem i czosnkiem. Zaraz wsadzę do piekarnika. To była Beatka w akcji. W każdym razie zjadłam. Kuba mi napisał, że wraca, więc zaraz znowu zjem. Generalnie chciałam więcej trochę posprzątać, ale uznałam, że odpowiedzialną rzeczą będzie po prostu położenie się w łóżku i trochę właściwie odpoczęcie i zawinięcie się w to wszystko, żebym bardziej się nie rozłożyła. Kuba wrócił i muszę mu odkupić walizkę, którą rozwaliłam. Nie wiedziałam, że walizki są tak drogie, szczerze. Takie malutkie. Don't go, Brittany. Don't go. Co oni robią? Ale na serio, what is this? No remont robią. Gdzie? Tam. To jak oni blisko muszą być nas połączeni? Przyszedł hydraulik i musiałam... Właściwie musieliśmy wyjąć wszystkie nasze rzeczy. Wiedziałeś, że to masz w ogóle? Tak, wiedziałam, że to mam. To są rzeczy, które sprzedaję. Więc jak widzicie, moje całe życie jest w jednym schowku. Ale nie rzucaj tego, bo jak to się porysuje, to nie sprzedam. Więc ja się czuję coraz gorzej, ja sobie akurat włączyłam film, który widziałam, że jest dosyć popularny w tej chwili, Call Me By Your Name. I jest właściwie okej, nie jest jakiś wyjątkowy. I no, i czekamy na jedzenie. Bo ja nie miałam siły gotować, więc moja kolacja na dzisiaj to warzywa, sałatka z papai i pad thai. No, trochę za dużo sobie wzięłam, ale co tam. Słuchajcie, Kuba wyjechał, ale zostawił mi jeden właściwie przepis, żebym sobie zrobiła. I to jest coś takiego, że wam w pudełku dowożą przepisy, czyli macie takie kartki i do tego wszystkie składniki, żeby zrobić to. Co jest właściwie fajne i wygodne, jak jesteście leniwi, tak jak ja. W każdym razie Kuba to uwielbia, mi te przepisy nie zawsze smakują i do tego jest bardzo mały wybór rzeczy takich roślinnych, ale no, sobie dzisiaj zrobię, bo akurat mi zostawił. Słuchajcie, jest niedziela, co oznacza, że byłam chora ponad 7 dni. To też dlatego, że ogrzewanie na mnie działało, bo spadł śnieg i po prostu nie dawało sobie rady, więc było 16 stopni tutaj. Ja naprawdę ledwo byłam w stanie cokolwiek powiedzieć, nadal mój głos jest taki trochę...
jak nie mój. Wydaje mi się, że po prostu taka ilość stresu i tyle rzeczy, które miałam do zrobienia, jakoś nagle tak po prostu wpłynęły jeszcze dodatkowo na tą moją chorobę. W każdym razie wybieram się do biblioteki, bo w środę oddaję właściwie połowę mojej pracy dyplomowej. Ta połowa to jest właściwie ta część pisemna. Do tego Kuba sobie pojechał wczoraj rano, bardzo wcześnie rano, do Austrii, więc zostałam sama, co właściwie normalnie by mnie jakoś bardzo smuciło, ale szczerze będę miała dużo czasu, żeby skończyć tą pracę i mogę wcześniej wstawać, kocham wcześniej wstawać, ale z Kubą nigdy mi to nie wychodzi, więc będę miała właściwie taki tydzień na zajęcie się wszystkim. Zabieram też dzisiaj moją nową kurtkę, wczoraj przyszła z Misguided, więc akurat dojechałam. Jest Kamila i idziemy najpierw na kawę, a potem do pisania. Tak. Od godziny, której 11? 11 chyba napisałam dwa zdania. Ale słuchajcie, są postępy i szukamy miejsca, gdzie możemy zjeść. Jedzenie. Wróciłyśmy do biblioteki po zjedzeniu naszego makaronu. I sytuacja jest taka. Już wróciłam do domu, trochę posiedziałyśmy. Właściwie byłyśmy od 11, więc nawet długo byłyśmy, ale uznałyśmy, wiecie, jaki jest taki moment, że po prostu już wam nic nie idzie i nieważne, czy siedzicie, czy nie, i tak nic nie zrobicie. Więc uznałyśmy, że już wrócimy i jutro rano się znowu spotykamy. Więc no, teraz sobie robię makaron. I zobaczymy, co wyjdzie. Nie mam nic w lodówce, a oczywiście w niedzielę wszystko się strasznie wcześnie zamyka, więc nie miałam co kupić. Więc robię sobie makaron z cebulą. Tak jak powiedziałam, zrobiłam sobie po prostu makaron z różnymi sosami, orzeszkami, kolendrą i cebulą, bo nic innego nie mam. Słuchajcie, już dotarłam do łóżka. Jest właściwie godzina 10:30, nie jest tak późno. Nic nie zrobiłam, a jakoś ten czas szybko minął. Wyjęłam sobie jakąś maseczkę, bo mi skóra strasznie schodzi po tym przeziębieniu. Nie wiem, czy to jest stres, czy może już się starzeje, ale dosłownie tutaj mi wszędzie schodzi i tutaj. Nie wiem kompletnie od czego. W każdym razie, ojej, jakaś maseczka, którą kupiłam w Tajlandii. Powinnam wyglądać jak panda, o ile to wyjdzie tak jak powinno. Generalnie nie jestem fanką wszystkich tych maseczek, które się tak nakłada, bo od większości nie, że dostaję jakiejś alergii, ale mnie strasznie pieką i nie jestem w stanie tego wytrzymać, więc miejmy nadzieję, że ta będzie lepsza. Używam was jako lusterka też przy okazji. Ale to jest obrzydliwe, nienawidzę takich rzeczy. Hola. Rozmawiamy sobie z Wiki. Catching up on life. Ja już jestem prawie gotowa do wyjścia. Znowu nie mogłam dzisiaj spać. I słuchajcie, położyłam się około godziny 12 i wydaje mi się, że do około godziny 3 nie mogłam zasnąć i nie do końca wiem dlaczego. Więc trochę mnie tak odrobinę głowa boli, więc na wszelki wypadek wezmę moje leki na migrenę, gdyby coś. No i jadę znowu do biblioteki. Mam nadzieję, że dzisiaj już ostatni dzień i że praca będzie gotowa i będę ją mogła oddać w środę. W przerwie od pisania oglądam taki Google Hangout, który jest właśnie specjalnie dla youtuberów na temat algorytmów i takich różnych rzeczy. Słuchajcie, trochę mnie nie było, bo zdecydowałam, że poświęcę ostatni dzień przed oddaniem pracy na przyjrzenie jej milion razy, więc dzisiaj właśnie oddałam, robię taki dzień sprzątający. Na CSM robię takie book sales i znalazłam taką książkę za 6 funtów. Widziałam ją w środku i Kamila też ją ma i powiedziała, że jest fajna, więc nowa w kolekcji. Do tego w ogóle sorry za takie rozwalone wszystko, muszę to tym się zająć. Kupiłam sobie EcoEgg i to jest po prostu do prania i podobno to 3 miesiące działa i nie musicie używać żadnych innych produktów i to jest wegańskie, nietestowane na zwierzętach i wygląda tak i później jak to wam się skończy, ojej i później jak to się wam skończy możecie kupić sobie, wymienić to co jest w środku
Więc no, będę próbowała, ale skoro jest to bardziej ekologicznym rozwiązaniem, to czemu nie? Był właśnie kurier i dostałam paczkę od, to się chyba wymawia Joma, czy no nie, nie wiem jak. W każdym razie wybrałam sobie z kilka rzeczy, właściwie sporo rzeczy. Nie myślałam, że mi wszystko zawsze wyślą. To są na pewno moje dwie ulubione rzeczy. Ja lubię po prostu takie drobne rzeczy, które w pewnym sensie wydają się takie kiczowate albo dziecinne, ale kocham właśnie mieć dużo warstw biżuterii, więc mam nawet delfina. Słuchajcie, więc nagrywam to prawie 3 tygodnie po nagraniu tego, co właśnie widzieliście. W tej chwili właśnie montuję tego vloga, okazało się, że mam ponad godzinę materiału, więc to, co zrobię, to teraz przerwę tego vloga i wstawię niedługo kolejną część, więc jak wstawię, tutaj będzie link i możecie sobie kliknąć i przejść. Będzie taka kontynuacja, więc na razie się z wami pożegnam i...